Hejka wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na vloga. Nie wiem jeszcze zupełnie, jak on będzie wyglądał. Nie wiem, ile będzie trwał. Ale jakoś tak, słuchajcie, mam ochotę do Was trochę pogadać. Jestem właśnie na zakupach z moją mamą. Byłyśmy przed chwilą w sklepie budowlanym. Słuchajcie, po farbę. Ponieważ szykuje się mały remont mojego pokoju, na który mega, ale to mega się cieszę i chciałabym coś Wam właśnie nagrać, taką mini metamorfozę, ponieważ no, w planach jest taka dosyć spora zmiana tego pokoju. Kupiłam sobie, słuchajcie, przed chwilą świeczkę i nie mogę po prostu się przestać zachwycać tym zapachem. I jest ona, słuchajcie, z Home Aroma, o zapachu wanilia caramel. Tak ona wygląda. O, w ten sposób. I słuchajcie, ona miała tutaj taką głupią naklejkę, która wyglądała tak. Ja to zdjęłam. Nienawidzę czegoś takiego. I słuchajcie, to pięknie tak pachnie ciastkami, coś takiego. Zachwycę z tym zapachem. Pięknie pachnie, powąchaj. Ciasteczkami. Więc tak to właśnie, kochani, wygląda. Słuchajcie, ja już jestem w domku i wybrałam z moją mamą właśnie taki kolor. Jest to farba Dulux, lateksowa, i wybrałyśmy właśnie taki odcień szarości, może północny, chociaż widzę, że w kamerze on wygląda na taki beż. Jest to dosyć chłodny szary. I będę tą farbą malować wszystkie ściany w pokoju. Teraz mam takie pudrowo-różowe ściany i właśnie będą pomalowane na szaro tą farbą. Co chciałam powiedzieć, ja tę ścianę malowałam już jakiś czas temu i ona jest strasznie tu już porysowana. Ja dużo rzeczy zawsze naklejam na ściany i właśnie gdzieniegdzie zostały jeszcze jakieś taśmy klejące, które muszę tutaj zdjąć. A że mam właśnie taką tapetę w pokoju, chociaż jeszcze zastanawiam się nad jej zmianą, to po prostu stwierdziłam, że właśnie będzie coś takiego, taki odcień szarości fajnie wyglądał. No i już kilka lat temu malowałam te ściany, bo to chyba było jeszcze na początku gimnazjum, a kończę teraz technikum. I jak widzicie, ta ściana jest naprawdę, te ściany są po przejściach. No i stwierdziłam, że fajnie by było je właśnie odświeżyć, więc wybrałam właśnie taki szary kolorek. Zaraz sprawdzę na ścianie, jak on będzie wyglądał, bo jestem mega, ale to mega ciekawa. Udało mi się, słuchajcie, w końcu otworzyć tą farbę. I tak wygląda jej kolor. Jest to jasna szarość. Ja mam mały pokój i niestety nie mogłam sobie pozwolić na ciemniejszą szarość, ponieważ no, ten pokój jest za mały, żeby mieć tak ciemne ściany. Więc jest to taki właśnie jasny, szary. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda na ścianie. Jestem mega ciekawa, jak to będzie się prezentować. No i zobaczcie, jak ten kolor wygląda, jeśli chodzi o to, co tutaj jest. To takie różowe, to jest taśma klejąca. I tak wygląda ten kolor. Zobaczcie, jak wygląda w opakowaniu. Jest taki jaśniutki, a na ścianie wygląda w ten sposób. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten kolor. Wiadomo, że on jak jest mokry, to jest ciemniejszy, ale bardzo mi się podoba. Już się nie mogę doczekać, jak będę miała właśnie cały taki szary pokój. Więc tak to się prezentuje. Jeszcze zobaczę tutaj koło tapety, jak to wygląda, jak to się będzie łączyć ze sobą. Maźnięte nierówno i na szybkiego, ale tak wygląda ten kolor, więc myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Chociaż mówię, że jeszcze zastanawiam się nad tapetą tutaj inną. Ale widzicie, po prostu inny kolor w opakowaniu na ścianie. Podoba mi się. Podoba. Więc kochani, tak wygląda część ściany pomalowanej. Tu wciąż jest jeszcze różowa. Cały czas jeszcze maluję. Gdzieniegdzie tutaj jeszcze przebija, ale to dlatego, że to jest mokre. Dopiero co położyłam tą farbę. Także tak wygląda jej kolor. Może zapalę? A, prześwietlę, jeszcze inaczej wygląda. Taki właśnie kolorek. Taki właśnie kolorek.
Jak widzicie, wcześniej miałam pudrowy róż, to można też było zobaczyć na moich starych filmach, że taki właśnie kolorek miałam, a teraz jest o wiele ciemniejszy. Mam nadzieję, że to optycznie nie zmniejszy aż tak bardzo pokoju. Idę dalej działać. Hejka kochani, dzień drugi vloga. Słuchajcie, wstałam dzisiaj za Katarzyną, mam zatkany nos, trochę zwalone gardło, więc czuję się świetnie. Jak widzicie, za mną już jest cała ściana szara i jednak jest tapeta. Właśnie się szykuję, bo musimy podjechać do sklepu po jeszcze jedną farbę, ponieważ ta jedna puszka starczyła nam na tutaj całą ścianę i całą ścianę koło okna. Chyba mojej mamie spadła bransoletka. Jestem trochę zapłakana, bo przed chwilą miałam atak kichania i trochę się popłakałam. No i tak, vlog dzień drugi. Nie wiem, słuchajcie, co mi naszło, żeby nagrywać vloga, ale jakoś tak mówię, że coś luźnego chciałam wrzucić na kanał. Moje gardło to jest dzisiaj jakiś żart. Dobra kochani, pokażę wam, jak ten kolor wygląda. Farba naprawdę fajnie się sprawdziła. Nie robi żadnych smug, nie robi żadnych plam, także jest ekstra. No i pokażę wam, jak to wygląda. Więc jeśli chodzi o kolor, to wygląda on tak. Tutaj właśnie ta cała ściana też jest pomalowana. Nie chcę wam pokazywać okna, bo nie mam firanek. Co? I tapeta wygląda w ten sposób. Są to takie geometryczne kafeleczki. Jak dobrze wiecie, ja uwielbiam geometrię. I to wygląda jak taka trochę przeplatana tkanina, co mi się bardzo w tym spodobało. I idealnie ten kolor ciemniejszy pasuje do ściany, więc bardzo ładnie to wygląda. I ta cała ściana jest tutaj tak zrobiona. Czekajcie, może ja się trochę odsunę. I wygląda ona w ten sposób. Także tak to wygląda. Tutaj będzie, jak ja tu mówię, ściana medialna. Sofa będzie stała tutaj, na środku. Tu są moje dresy. Będzie tu na środku stała. Tu mam jeszcze komodę. Ale to... będzie jeszcze co innego. No i pozostała mi tu jeszcze jedna ściana, która wygląda tak. Ja wam mówiłam, że to są ściany po przejściach, także jeśli chcecie kiedykolwiek coś przyklejać na taśmę klejącą na ścianę, to nie róbcie tego, naprawdę nie róbcie tego ani taśmą klejącą, ani taśmą dwustronną, bo potem właśnie są takie cyrki, że trzeba ścianę doprowadzać do stanu normalnego. Tutaj jeszcze miałam właśnie napisy wcześniej, więc muszę to skorygować dzisiaj, po prostu zetrzeć. Także tak to wygląda. Macie to porównanie, jak wygląda ściana przed i jak wygląda ściana po. Dobra. Także tak, kochani, ja lecę do sklepu, bo i tak zaspałam. Po prostu, nie, może przez to, że jestem przeziębiona, też tak spałam. Mama moja w ogóle nie mogła mnie obudzić. Także lecimy do sklepu i jak wrócę, to została mi jeszcze jedna ściana. Będzie gotowe. Także do zobaczenia później. Witam wszystkich, witam się z wami trzeciego dnia. Jest wieczór. Ja właśnie sobie umyłam włosy i tak naprawdę przez ostatnie dwa dni ciężko tutaj pracowałam. I jak widzicie, powiesiłam obrazki, jakby mniej więcej wszystko jest na swoim miejscu. Cały pokój już jest pomalowany, tapeta jest położona. Pozostaje mi tylko... Coś mi się język plącze. Pozostaje mi tylko czekać teraz na meble, dlatego ten pokój jeszcze jest pusty. Także zaraz wam pokażę, jak to teraz wygląda.
Mam nadzieję, że meble przyjdą przed moim wyjazdem, ponieważ wyjeżdżam w środę i no nie ukrywam, że chciałabym, żeby przyszły przed, żeby je po prostu złożyć, bo tak naprawdę wyjeżdżam w środę i jak wrócę z tego wyjazdu, to znowu wyjeżdżam praktycznie następnego dnia, także będę teraz cały czas w podróży i po prostu nie będę miała jak tego złożyć, a bardzo bym chciała przed rozpoczęciem roku i wiecie, chciałabym to wszystko ogarnąć przed. Więc tak to właśnie wygląda. Zapaliłam sobie świeczkę, którą kupiłam, słuchajcie, w Pepco wczoraj. Pachnie przepięknie, gdzieś pewnie Wam jakieś przebitki wrzucę, bo tam kilka klipów nagrałam. Czuję się dobrze w tym pokoju, w sensie odpowiada mi ten kolor. Z moich starych filmów możecie wiedzieć, jak wyglądał wcześniej mój pokój, bo ja gdzieś tam tego no, nie ukrywałam, jak to wszystko wyglądało. Ale bardzo mi się podoba, jak to wygląda teraz. Zdecydowany progres, jeśli chodzi o wystrój, dlatego że ja wtedy, jak malowałam wtedy pokój na róż, to był początek gimnazjum. Teraz kończę technikum. Za rok się wyprowadzam tak naprawdę, a dopiero teraz robiłam remont. I słuchajcie, to mi przyszło tak bardzo spontanicznie, ten pomysł, żeby właśnie przemalować pokój i kupić te meble. Więc na dzień dzisiejszy to by było tyle. Mam nadzieję, że tego vloga uda mi się skończyć wraz z przyjazdem mebli, na które czekam. Być może pojawią się one jutro, ale sądzę, że będą we wtorek i będę je do późnych godzin nocnych skręcać z mamą. Cześć kochani, witam się z Wami kolejnego dnia. Dzisiaj jest chyba piąty dzień. Wczoraj nic nie nagrywałam, dlatego że nic się nie działo tutaj takiego, co mogłabym nagrać. Ale dzisiaj dostałam SMS-a, że ma przyjść do mnie kurier z meblami. Także będzie się działo. Mam nadzieję, że uda nam się skręcić dzisiaj te meble. I że wszystko się uda, po mojej myśli. Właśnie zaczęłam nagrywać drugiego vloga na temat mojego farbowania włosów, na temat mojej metamorfozy, także on się pojawi na kanale przed tym vlogiem lub po. Zobaczymy. Ja się kochani zbieram, bo jeszcze muszę dojechać do fryzjera, także zobaczymy się już później. No pewnie zobaczycie tutaj tą metamorfozę, ale jeśli chcecie zobaczyć taki cały filmik na temat moich włosów, to pojawi się vlog na kanale. Ja lecę, buziaki i hej! Cześć! Ja już jestem w domu, już jest wieczór, a ja jestem w moich dresach. I słuchajcie, nagrałam Wam końcówkę. Starałam się nagrać dla Was końcówkę daily vloga odnośnie właśnie mojego farbowania włosów, jednakże softbox i moja kamera nie współpracują ze sobą, ponieważ kamera strasznie przekłamuje kolor. Zdecydowałam, że nagram po prostu tą taką najważniejszą część jutro rano przy naturalnym świetle. Nie wiem, czy ten moment dodam Wam czarno-biały, czy nie, dlatego że widzę, że też tutaj kamera przekłamuje kolor. I nie wiem, czy to będzie wyglądać dobrze, nie widzę w podglądzie. Słuchajcie, dzisiaj miałam cyrki z tym kurierem, ponieważ przywiózł mi jedną paczkę. Kupiłam 4 meble, przywiózł mi jedną paczkę i słuchajcie, w tej jednej paczce dostałam połowę szafki, połowę regału na książki. I mój plan się nie udał co do złożenia jego przed wyjazdem. Więc podejrzewam, że modlę się, żeby jutro już wszystko doszło. Ale jutro i tak nie złożę, i tak przesunęła się moja data, godzina wyjazdu. Coś to światło nie chce się do mnie uśmiechnąć. A i tak włączyłam sobie jeszcze lampkę, żeby się trochę doświetlić. Ale coś nie.
no nie działa to światło dzisiaj tak, jak ja bym chciała. W każdym razie dostałam paczkę oznakowaną jedna, druga. Myślałam, że złożę cały regał i mogłabym wtedy poukładać już rzeczy, żeby tak wiecie, no te książki nie stały na, nie leżały na podłodze. Jednakże moje plany legły w gruzach. Mam nadzieję, że jutro, chociaż jutro przyjdą te meble, pewnie i tak nie zdążę ich złożyć, ponieważ jutro rano jeszcze muszę jechać do miasta, potem jeszcze kilka spraw załatwić, więc będę zabiegana. Także tak to, kochani, wygląda. Jeśli będzie jakaś zmiana na zasadzie, że przyjdą paczki, to oczywiście Wam pokażę w tym vlogu. Ale jeśli nie, to jutro pewnie go zakończę, dlatego że nie będzie mnie przez jakiś czas. No i nie będę mogła Wam nagrać końcówki, jak wygląda finalnie pokój. Ale spokojnie, taki filmik się pojawi. Ja się, kochani, z Wami żegnam. Być może już jeszcze jutro coś dogram. Ale jak na razie, to cześć. Cześć, kochani, dzień kolejny. Witam Was z rana. Ja właśnie jadę do miasta, muszę kupić kilka rzeczy przed wyjazdem, o które moja ciocia poprosiła i słuchajcie, dostałam SMS od kuriera, że będzie dzisiaj z kolejnymi paczkami, ale będzie w takich godzinach, że mnie już nie będzie w domu i nie uda mi się je złożyć przed wyjazdem, więc jestem przeszczęśliwa z tego powodu.